Na konferencji Blockchain i Finanse rozmawiamy nie tylko o blockchain, nie tylko o finansach, ale także o regulacjach i przepisach prawnych, a w tym z całą pewnością pomoże nam Jacek Harasimowicz, radca prawny. Witam serdecznie. Dzień dobry. W lipcu 2019 roku wybuchła w Polsce chyba najgłośniejsza afera związana z kryptowalutami. Odnoszę się do upadku giełdy kryptowalut Bitmarket. Wówczas także rozmawialiśmy na ten temat. Co zmieniło się przez te ostatnie miesiące w kwestii Bitmarket? Niestety zbyt wiele się nie zmieniło. Z tego co wiem, do prokuratury cały czas napływają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Osoby, które złożyły takie zawiadomienia już wcześniej, są nadal przesłuchiwane w całym kraju na tę okoliczność. Natomiast prokuratura okręgowa w Suwałkach obecnie pracuje nad odtworzeniem systemu giełdy. Jest to na pewno długotrwały i złożony proces, ale dopiero odtworzenie tego systemu pozwoli na ustalenie, kto był użytkownikiem tej giełdy oraz jakie były depozyty. Zaznaczyć należy, że nie mówimy tutaj o zabezpieczeniu tych depozytów, tylko o ustaleniu, w jakiej wysokości były. Dopiero jak to zostanie zrobione, prokuratura będzie weryfikowała te osoby, które złożyły zawiadomienie z posiadanymi danymi. No i w dalszej kolejności śledztwo będzie zmierzało w kierunku wykrycia, gdzie zostały przeniesione te środki. Więc nadal jest to bardzo wczesny etap postępowania. Postępowania bardzo trudnego, wielowątkowego, gdzie jest wiele osób poszkodowanych. Więc na pewno trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość, aż będziemy mieli jakieś nowe informacje. Mówi się, że Polak mądry po szkodzie. O tym także rozmawialiśmy w trakcie lipcowej rozmowy. Warto pamiętać o tym, aby nie dać się oszukać, ale co warto zrobić, jeżeli rzeczywiście już padliśmy ofiarą oszustwa, co warto zrobić, jakie kroki prawne należy podjąć? Tutaj przede wszystkim musimy polegać na naszych organach ścigania, a więc zawiadomienie do prokuratury o możliwości podejrzenia przestępstwa. Jednak należałoby myśleć już na przyszłość, a więc obecnie, jeżeli posiadamy jakieś środki na jakikolwiek z giełd, powinniśmy sobie przedrukować chociażby wydruk, tak, w jakiej wysokości mamy depozyt, ile środków, jakiego rodzaju, czy chociażby wykaz przelewów bankowych, czy wpłat na poczcie, tak, żebyśmy mogli później w jakikolwiek sposób udowodnić, że mieliśmy środki na danej giełdzie. Bo to jest często problem osób, które zostały poszkodowane przez giełdę Bitmarket. Tak, czyli wszystko było tam, był nieograniczony dostęp do pewnego czasu, tak, a teraz te osoby nie mogą wykazać, ile faktycznie tych środków straciły. Jesteśmy tuż po Twoim panelu, który skupiał się przede wszystkim na regulacjach, na kryptowalutach i na ryzykach, jakie związane są z poszczególnymi projektami. Czy możesz przybliżyć, zarówno mi, jak i naszym widzom, o czym rozmawialiście w trakcie panelu? Jak najbardziej. No, naszym tematem była tokenizacja przedsiębiorstw i problemy prawne z tym związane. Jednocześnie pojawił się dość ważny problem, który pewnie z czasem też wypłynie na szersze wody, a mianowicie kiedy był boom na kryptowaluty, wiele osób kupowało kryptowaluty nie znając projektu, jaki za nim stoi. Po prostu patrzyło się na cenę, na skok wartości. Muszę przyznać, że sam również na początku w ten sposób postępowałem. Tak? Dopiero później, jak zaczęły upadać pierwsze projekty, czy celowo upadać, czy niecelowo, osoby zaczęły się interesować, co właściwie stoi za daną kryptowalutą, jaki miał być jej cel stworzenia, co miał osiągnąć dany projekt. I podobnie może być w przypadku tokenów przedsiębiorstw. Póki co jest to temat dość świeży, nieznany jeszcze, powiedzmy, szerszej publiczności, więc jest to też świetny materiał, aby zrobić jakiś przekręt finansowy, tak? Po prostu.
A na czym taki przekręt finansowy mógłby polegać? Jakie ryzyka tutaj dostrzegasz? Chociażby właśnie niebadanie przez przyszłych inwestorów spółki, która wypuszcza dany token. Stokenizować, jak wiadomo, można praktycznie wszystko, a więc mogą tworzyć się spółki, które rzekomo mają świetny projekt, jednak nie jest on poparty żadną wartością. Nic nie stoi, powiedzmy, żadnej twardej własności nie ma za danym tokenem, a więc firmy, które po prostu sobie drukują tokeny, a później sprzedają. Tak więc w pierwszej kolejności na pewno trzeba się zainteresować, jaki jest cel tego projektu, jakie jest jego zabezpieczenie, a dopiero wtedy podejmować decyzję o ewentualnej inwestycji. Ale czy ten czynnik ryzyka jest związany z brakiem dostatecznej regulacji, czy może z przeregulowaniem tego rynku? Myślę, że nie jest to do końca związane z regulacją. Czy może to jest to ryzyko jakieś pozaregulacyjne właśnie? W pewnym kontekście na pewno tak, bo wiemy, czym się różni chociażby ICO od STO. Mhm. I że STO jest zdecydowanie bardziej polecane, dużo bardziej bezpieczne. Jednak wiadomo, tokenizację tych przedsiębiorstw w 98% dokonuje się w Estonii, tak? W Polsce jest możliwość dokonania tokenizacji przez ICO, która jest dużo bardziej ryzykowna dla inwestorów. Więc z jednej strony być może faktycznie, gdybyśmy mieli prostsze metody, prostszą regulację, aby przeprowadzić STO w Polsce, przełożyłoby się to na większą ilość firm, która właśnie dzięki tej metodzie tokenizuje się, co jest jednocześnie dużo bardziej bezpieczne dla inwestorów. Jesteś przedstawicielem wciąż świeżego nurtu, że tak powiem, wśród prawników. Niewiele osób zajmuje się kwestiami prawnymi, podatkowymi, związanymi z kryptowalutami. Jak w tym momencie osoby takie jak ty, branża prawnicza ocenia pracę regulatorów w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o czy to tokenizację przedsiębiorstw, czy regulacje związane z handlem, obrotem kryptowalutami? To znaczy tak, wszyscy czekaliśmy na prostą spółkę akcyjną, która wydawała się dobrym krokiem, która teoretycznie miała się pojawić już w marcu tego roku. Od tygodnia wiemy, że została, powiedzmy, premiera tej spółki przełożona o rok. I to jest jeden z tych problemów, czyli brak pewności regulacji prawnej. Tak? Część osób być może już się przygotowywała, aby od pierwszego tygodnia zacząć działalność w tej właśnie formie, tak? Nagle otrzymujemy wiadomość, że przekładamy to o rok, ale również nie możemy być pewni tego terminu, czy to nie zostanie znowu przełożone jakiś czas. Więc na pewno to jest pewien problem co do planowania przyszłych działań. Tak samo kwestie podatkowe. A wszyscy, którzy się interesują kryptowalutami, wiedzą, jakie było zamieszanie związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oczywiście ten pomysł dość szybko przepadł, na szczęście, ale niepokoi brak jakiegoś pomysłu na tą regulację i tej konsekwencji. Tak? Jest za dużo niewiadomych, aby być pewnym i zaplanować sobie biznes, powiedzmy, na lata. Tak? I w tym niestety aspekcie przegrywamy. No właśnie. I czy Polska jest dobrym miejscem do robienia biznesu opartego o technologię blockchain? Mam nadzieję, że tak. Jednak jak zobaczymy na statystyki, większość takich spółek rejestruje się w Estonii. Aha. Więc chciałbym, żebyśmy byli na pewno przynajmniej tak samo dobrzy jak Estonia, ale musimy się trochę jeszcze poprawić. No właśnie martwi mnie nadal to pewne zawahanie na samym początku Twojej wypowiedzi. Mhm. Chciałem dowiedzieć się, czy z punktu widzenia radcy prawnego nasza aktualna sytuacja prawna jest przyjazna dla przedsiębiorcy, który zamierza chociażby stokenizować własną spółkę. Wydaje mi się, że największym problemem są kwestie podatkowe. Tak jak mamy praktycznie każda
Każdy urząd skarbowy może wydać swoją własną interpretację podatkową. Brak jednolitości co do podatków. Myślę, że to jest największe ryzyko, zagrożenie i to odstrasza przedsiębiorców. Bo same kwestie prawne co do założenia spółki, tak, czy tokenizacji, mamy regulacje, możemy to robić, natomiast pozostaje kwestia podatków. No cóż, Jacku, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Czy sądzisz, że w tym roku, być może już w kolejnych latach, sytuacja przepisów prawnych w Polsce, przepisów dotyczących strefy kryptowalut, czy sfery kryptowalut, sfery blockchain, ulegnie poprawie? Mam nadzieję, że ulegnie poprawie, choć nie zawsze nowe regulacje należy wiązać z poprawą. No tak, to zawsze rodzi ryzyko. Jacek Harasimowicz, drodzy Państwo, radca prawny, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję raz jeszcze za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne rozmowy z kolejnymi gośćmi tutaj na konferencji Blockchain i Finanse.